Dzień dobry. Po wstępie pełnym zdenerwowania chciałem sobie przypomnieć o takiej sprawie, że wywnioskowałem kiedyś, że żeby, jak usłyszałem, dowiedziałem się takiej informacji, że jak się wypije szklankę herbaty, to w związku z tym ona jest moczopędna. W związku z tym trzeba uzupełnić wodę, którą się straci na skutek tej herbaty, w ilości szklanka na szklankę, czyli szklanka herbaty, szklanka wody. No i tak sobie wywnioskowałem wtedy, że w związku z tym, że lekarze mówią, że trzeba pić 2 litry, 2 litry dziennie, 2 litry dziennie płynu, wody, więc w związku z tym, ponieważ w herbacie też jest woda, więc jeżeli 2 litry trzeba pić, to jest 8 szklanek. Więc w związku z tym, jeżeli to jest 8 szklanek, to jeżeli szklanka na szklankę, herbata na wodę, no to 4 szklanki herbaty, 4 szklanki wody. 4 herbaty i 4 szklanki herbaty i 4 szklanki wody. I wtedy to będzie razem 8 szklanek, czyli 2 litry. No to jest skomplikowana sprawa, dlatego że cztery herbaty, no to, że tak powiem, można nie za nie starczyć. Już nie mówiąc o tym, że tabletka Pyralginy jedna kosztuje złotówkę, a właściwie muszę ją zawsze przyjmować w ilości dwie na raz. Dwie tabletki Pyralginy, co ma niezwykły efekt obniżający gorączkę, czy ona jest zewnętrzna, czy wewnętrzna. Nawet jak się wczoraj bardzo źle poczułem z powodu upału, zasnąłem nawet nie na słońcu, tylko w cieniu. Przy ścianie, żeby się nie zsunąć z wózka, zasnąłem w cieniu, w upale. Obudziłem się w tym upale, byłem sztywny, cały sztywny. Miałem zaciśnięte pięści. Teraz jakoś to mogę je otworzyć. Chociaż tak, ale miałem zaciśnięte pięści i nie mogłem się ruszyć, nie mogłem wyprostować ręki, żeby włączyć wózek. Byłem sztywny tak. Tak jak to mają chorzy na tlenie nościany, przykurcz tych mięśni wszystkich, jak to się nazywa, spastyka. I nic nie mogłem zrobić, no nic nie mogłem zrobić, no po prostu nic nie mogłem zrobić, mogłem tylko patrzeć. Patrzeć i czekać, co się stanie, co zrobię. No nic. W końcu jakoś wielkim wysiłkiem udało mi się dowlec do biurka, żeby łyknąć Pyralginę przede wszystkim. Łyknąłem dwie tabletki Pyralginy i odpuściło. Rozluźniłem się. Odzyskałem sprawność. Mogłem się poruszać. Mogłem się poruszać, a w związku z tym, ponieważ te dwie tabletki Pyralginy to w takiej interwencyjnej sytuacji, kiedy gorączka mnie paraliżuje, natomiast tak normalnie przyjmuję Medokalm Forte 150 mg 3 razy dziennie, czyli było tam dawniej, kiedyś przyjmowałem po jednej dziennie, potem po dwie dziennie, potem po trzy dziennie i to jest maksimum, które tak powiedzieli lekarze, ale lekarze jak mówią, to mówią rację. Więc w związku z tym niestety maksimum określają lekarze. Więc jeżeli maksimum określają lekarze, więc w związku z tym, jak to jest 3 razy dziennie, to jest po 8 godzin. 3 razy 8, 24 godziny. 3 razy na dobę. Tam godzina różnicy w tą czy w tamtą, to jak gdyby jeszcze się da wytrzymać. Potem zaczyna się tężenie, takie właśnie jak przy tej interwencyjnej Pyralginie, którą jak gdyby jak zesztywnieje, już no to muszę się ratować Pyralginą, ale jeżeli jeszcze nie jestem sztywny, no to mogę przedłużyć niesztywnienie za pomocą Medokalmu. I Medokalm biorę o godzinie 5 rano. 5 plus 8 to jest 13, no więc następny raz biorę o 12, bo wtedy też jem posiłek dzienny, żeby się z innymi, że tak powiem, się już nie mieszał. No to potem jak wezmę o 12 tabletkę jednocześnie, no to 12 plus 8 to jest 8, no to mówię, biorę nie o 8, tylko o 9, żeby wziąć od 9 do 5, to będzie 8 godzin. No od 9, 9, 10, 11, 12, 4 godziny i potem
10, 11, 12 to są 3 godziny. I potem od 12 do 5 jest 5 godzin. 3 i 5 to jest 8 w sumie. Rano biorę o godzinie 5. Potem nawet mogę dłużej spać, dalej spać. Natomiast już nie jestem sztywny, bo jak się obudzę, to nie będę mógł nawet tabletek wziąć. W związku z tym muszę no, o 5 koniecznie wziąć tabletki, żeby potem móc no, funkcjonować dalej. No, jak gdyby cokolwiek, żyć dalej po prostu. Żyć dłużej. No i na przykład rozmyślać o kształcie, i to jest ten bardzo interesujący kształt tego czworościanu, ponieważ tam całe legendy na ten temat, całe opowieści o tym, jak się żyje w takim czworościennym świecie. Na przykład, jak się stoi po środku takiej płaszczyzny, jednej z trójkątów równobocznych, bo to nie tylko równoramienne, ale i równoboczne nawet, wtedy czworościan jest prawidłowy. W związku z tym, jeżeli się stoi na środku takiego trójkąta, no to stoi się normalnie, prosto, wyprostowany, człowiek nigdzie go nie ciągnie, ani w jedną, ani w drugą stronę, stoi na płaszczyźnie. Natomiast jeżeli podstąpi krok w dowolnym kierunku, to zawsze idzie pod górę. Gdziekolwiek odejdzie od tego centrum, to już się zaczyna być wyżej od środka ciężkości, dalej od środka ciężkości. Dalej od środka ciężkości, a więc gdyby zaczyna się wspinać. W związku z tym, w jaki sposób na przykład drzewa porastałyby taki czworościan. No, byłyby skierowane, jak gdyby wszystkie korzeniami w dół do środka ciężkości, więc w związku z tym, jakby się szło na przykład w kierunku od centrum trójkąta do jego wierzchołka, no to by się człowiek wspinał, no i szedłby tak, jak pochylałby się, tak jak drzewa dookoła rosnące, które byłyby pochylone w kierunku tego wierzchołka trójkąta. No i to jest taki jeden kierunek w kierunku góry, tej fioletowej góry, która jest na rogu trójkąta. Natomiast gdyby szedł w środku, w stronę przełęczy, to też by się wspinał, tylko tyle, że tam byłaby mniejsza wysokość, więc w związku z tym nie doszedłby do fioletu, tylko do jakiegoś innego koloru, granatu czy niebieskości nawet. Tylko tyle, że tam drzewa też byłyby pochylone w kierunku tej krawędzi, do której zmierza, czyli tej przełęczy. I też jak gdyby drzewa byłyby pochylone, człowiek by też się musiał tak pochylać jak drzewa, żeby utrzymywać pion. Po prostu, żeby mieć pod stopami środek ciężkości, bo człowiek stoi dlatego, że utrzymuje w przestrzeni między stopami środek ciężkości ziemi. Nigdy się nie stoi tak, na bok pochylony człowiek nie jest, żeby ten środek ciężkości był poza stopami. Bo jeżeli jest poza stopami środek ciężkości, to po prostu człowiek się wywraca. Więc w związku z tym między stopami musi być środek ciężkości. Środek ciężkości ciała według ziemi. Tak to wygląda. Środek ciężkości. Jeżeli chodzi o wysokości góry, przełęczy. Aha, jeszcze taka sprawa, że ponieważ taki dziwny układ, że jak gdyby stoi się na środku trójkąta, to się stoi pionowo normalnie, natomiast jeżeli się idzie w dowolnym kierunku, to idzie się do góry. No to tak jakby człowiek stał na dnie kieliszka praktycznie. Na dnie kieliszka, czy nie na dnie szklanki, bo szklanka ma płaskie dno, aż kieliszek ma takie okrągłe dno, więc w związku z tym gdziekolwiek by z tego kieliszka, z wnętrza tego kieliszka chciały iść w dowolnym kierunku, to musiałby się wspinać po brzegu tego kieliszka. Praktycznie dla człowieka, który by żył na takim świecie czworościennym, to żyłby we wnętrzu kieliszka. Trudno by się mu było wydostać w dowolnym kierunku, w związku z tym trudno by się byłoby przedostać na dowolną płaszczyznę ściany innej niż ta, na której się znajduje. I na dzisiaj dziękuję. Do zobaczenia. Krzysztof Sylwanowicz.